jak tutaj wspomniałem wcześniej, będę może oryginalny, ale powiem tak, że w Kuchara graliśmy tutaj z Titanikiem i Rabor. Mecz generalnie cudem się odbył, bo boisko praktycznie nie nadawało się do gry. Bardziej to przypominało piłkę wodną niż piłkę nożną. Udało nam się tutaj wygrać ten mecz, ale to mówię, przypominało bardziej to piłkę wodną niż piłkę nożną. Pierwszy taki kontakt mój z taką wielką piłką, można powiedzieć, to był właśnie mecz z Parmą, który żeśmy tutaj zremisowali 1-1. Też pechowo, bo po pierwszej minucie gol. No ale tam żeśmy przegrali 2-1 niestety, ale to było właśnie taki ten smaczek, taka wisienka na torcie odnośnie całego roku, żeśmy grali w Ekstraklasie. I to było uwieńczenie tego, tej całej ligi naszej. To był taki pierwszy kontakt mój właśnie z wielką piłką. Wiadomo, no, mecz Barcelony, czy ja może powiem tak, Barcelona super, naprawdę, bo to atrakcja dla kibiców, dla zawodników. Jedyny raz w życiu można być na tym stadionie i zagrać na nim. To jest przy, nie wiem, 85 tysięcy ludzi było, no naprawdę to robiło wrażenie. Ale też chciałbym może wspomnieć o innym meczu, takim typowo, który przejdzie do historii. Myślę, że takie mecze zdarzają się raz na może 100 lat, nie, ale na 50 na pewno. To był mecz z Realem Saragosą, które żeśmy przegrali tam 1-4. I no, nikt nie stawiał na nas najmniejszego funta, że możemy zrobić taką niespodziankę. Tym bardziej, że po pierwszym meczu, po rewanżowym meczu, po pierwszej połowie przegrywaliśmy tym bardziej 1-0. Rewelacyjne spotkanie, może rewelacyjne pod względem chłopaków, którzy zagrali wyśmienicie. Ja tam może tam kropeczkę tylko małą dodałem od siebie, ale chwała im za to. Super i takie mecze się wspomina.
Mogę tak powiedzieć z czystym sumieniem, naprawdę bardzo fajne piłki i piłka od Olka Moskalewicza na 1-0 tutaj troszkę z bliższej odległości, bo tuż przy 16. Natomiast Kamil Kosowski, bardzo dynamiczna akcja też, w pełnym biegu dośrodkowanie, no tam musiałem troszkę więcej powalczyć z Sergi bodajże i już miałem gdzieś tam mniejszy komfort do oddania strzału, ale też udało się, no to tak jak mówię, no nie marzyłem, że w tym spotkaniu strzelę jakąkolwiek bramkę, a tu udało się strzelić dwie, więc to jest naprawdę coś wielkiego, no jako chyba jeden z Polaków, który strzelił dwie bramki, bo wiem, że tam i Lech Poznań, w Lechu Poznań ktoś strzelił i tutaj w Wiśle później 1-0, co wygrali. Kleber chyba też jedną udało mu się strzelić, natomiast dwie chyba nie. Za wierność i przywiązanie do klubu Wisła.